Kurwa, daj mi chwilę. Ja zabekam na zawołanie, no. Puśćcie to na początek, nie? Spoko! Umiesz lepiej? Siemano, siemano. Właśnie przyjechaliśmy na Skrę, gdzie odbędę swoje ostatnie sparingi w tych przygotowaniach. Trzy rundki na luzie. Bardziej realizacja gameplanu niż jakieś mocne pizganki, także zapraszam. Dzień dobry. Nie wiem, czy Gutek wszystkich uprzedzał, że to będzie kamera. Dzięki. Właśnie skończyłem rozgrzewkę. Ubieramy się. Robimy 3 rundy 5-minutowe. Bardziej takie zakończenie oficjalne obozu. Oby w zdrowiu. Bardzo często staram się podpatrywać techniki od topowych zawodników, jak Petrian, Israel Adesanya. Od wszystkich tak naprawdę czerpię coś. John Jones, jeden z takich moich ulubionych zawodników. Ale nawet tutaj na polskie podwórko spójrzmy. No, ostatnio miałem wielką przyjemność zrobić 2 dni sparingowe z Mateuszem Gamrotem. To, co z Gamerem na przykład robiłem, to ja to wszystko wiem. Ja to wiem, jak to wygląda. Gdzieś tam w drillu wiem, jak to zrobić, ale walka jest inna, tak? No i Mateusz ma to, że jak dochodzi gdzieś do tych zapasów, do tych skrambli zapaśniczych, no to on te techniki wplata tak, że żaden rywal nie może się w tym połapać i staram się czerpać, tak jak nawet nie tyle co technik, ale trenując z takimi mistrzami jak Mateusz Gamrot, czy Roberto Soldic gdzieś tam wcześniej, czy gdzieś tam byłem u Topuri, no to będąc z takimi zawodnikami na sali można bardzo dużo wziąć dla siebie z tych ich mentalu, tak, z tego naprawdę od takich osób czuć tą aurę pozytywną i potem chce się jeszcze mocniej trenować i ich gonić tak naprawdę. Już jesteśmy po ostatnim treningu w tych przygotowaniach, czyli moich ostatnich sparingach. 3 rundy po 5 minut. Wydaje mi się, że naprawdę fajną pracę zrobiłem. Realizowałem gameplan. Teraz przed nami jakieś ostatnie szlify. Docinanie wagi. 19 sierpień. Nowy Sącz. Nie jesteście na to gotowi. Mam taki rytuał, że często po walkach, jak wracam do domu, to uwielbiam na przykład, nie wiem czy jedliście, ale takie zacierki na mleku się robi z ciasta. W sumie to nie wiem dokładnie, jak to się robi, bo nigdy tego nie robiłem. Zawsze robiła to moja babcia lub moja mama. No ale zawsze gdzieś tam po walce to te zacierki obowiązkowo muszą wjechać z mleczkiem, z ziemniaczkami. Takie no, cebulka z ziemniaczkami, o kurde. Jeszcze nie mogę się tego doczekać tak naprawdę. No ale jeszcze jest robota do zrobienia. Teraz jemy rozpisaną szamkę. Tylko nie pokazuj z lewu, bo mnie Karolina za... Miały być 2 jajka, ale Bóg tak chciał, że jest 3, bo w jednym były 2 żółtka, także no sorry Akop, ale no tak wyszło. To nie jest mój błąd, tylko to jest, no tak miało być. Tak miało być i wierzę, że to jedno jajko da mi tyle siły, że to zbijanie wagi pójdzie jeszcze łatwiej. Bardzo dużo pomaga mi moja dziewczyna Karolina. Ona przygotowuje mi bardzo często to są kolacje gdzieś tam od niej, to naprawdę świetnie gotuje i gdzieś to mi bardzo pomaga robić tą moją wagę, dietę. No ale nie ukrywam, że już mam sporo takich swoich przepisów, gdzie wiesz, gdzie po prostu nauczyłem się gdzieś tam trzymać tej diety, cały czas utrzymując komfort tego, co... Kurde, to nie jest nóż do krojenia sera. Właśnie widać, jakim jestem tym technik gastronomik, nie? Bardzo rzadko zdarza mi się gdzieś wyjść do ludzi, w sumie teraz. W okresie przygotowawczym, wiadomo, jak jest jakieś roztrenowanie czy coś, no to wiadomo, gdzieś tam wyjdę do znajomych, czy spotkam się z rodzinką. Co weekend też jeżdżę do swojego rodzinnego domu, oczywiście do mamy, do taty. No ale w większości staram się żyć już teraz tak mega spokojnie, sportowo. Siedzę w domu, gram w gry, nie mam głupot w głowie. Wiesz o co chodzi. Skupiam się na celu. Całe życie poświęciłem temu, także już nie ma innej drogi. Mordko, to są tosty, one będą z jajkiem, wszystko jest zliczone. Widzisz, nie trzeba być na jakiejś specyficznej diecie, że sam ryżyk, kurczaczek. Można sobie pozwolić czasami na takie posiłeczki. Każdy, kto mnie zna, ten wie, że gdzieś siedzę, jem czy coś, ja zawsze wrzucam sobie na YouTube'a jakieś treningi, jakieś vlogi, przygotowanie innych zawodników, bo
lubię to oglądać, lubię, wiesz, patrzeć na tych zawodników, co robią przed swoimi walkami. Teraz na przykład sobie wrzucam Sterlinga w przygotowaniach do walki. Smacz na niego. Bardziej niż walki lubię oglądać treningi zawodników, bo moim zdaniem najwięcej widać właśnie na treningach, a nie na walkach, nie? Można złapać dużo fajnych rzeczy. Tam trener zawsze, jak jestem na sparingach i jego nie ma przy tym, to muszę mu ponagrywać i powysyłać to, co robię. Zawsze jak wracam w drodze powrotnej, to zawsze zawsze pyta, co i jak. I muszę sobie dzisiaj przeanalizować to, co mi Kamil ponagrywał. Jeżeli chodzi o jakieś tytuły, w które grałem, to nie wiem. No, może zacznę od moich ulubionych, czyli gdzieś Wiedźmin na pewno, God of War. Ostatnio gram w Elden Ring, gram w Cyberpunka trochę, zacząłem. Strzelam trochę w Call of Duty, ale no tak średnio mi to wychodzi, mocno średnio. Gdzieś tam czasami jak gram w Warzonika, no to potrafię się tam odpalić, no bo gdzieś denerwuje mnie to, że mnie ściągają co chwila. O Jezu, z jakimiś lamusami gram. A, ale mnie zdjął. Ale nie, raczej to jest taka moja taka komfortowa strefa, także wjeżdżaj. O, zakupy zrobione. A nie stresuj mnie. O, już na wagę, już tam zepsuł wagę. Zakupy robimy raz, raczej obydwoje, ale ona jest głównym kucharzem w tym domu. Widziałeś to? Ciastka kupuję, jak ja mam takie te... No, kiedyś robiłem salta, nie? Jako dzieciak, tak wiesz, zacząłem skakać na łóżkach i tak robiłem te salta, robiłem. No i naprawdę fajnie mi to wychodziło już, nie? I tak chciałem się... Kurde, ja pamiętam, że to był mój przyjaciel Damian Boros, wtedy do mnie przyszedł do domu i chciałem mu się pochwalić, jak robię te salta na kanapie, nie? I robię tak, że wiesz, jak nie patrzył, to było zajebiście, nie? Ale jak raz skoczyłem, to pamiętam, że to takie, kurczę, no... strasznie dziwnie upadłem na głowę i to było takie jakby wrażenie, że jakby głowa wbiła mi się do środka ciała, nie? I stary, ja po prostu zamurowało mnie, nie mogłem oddychać po prostu. Nie mogłem złapać oddechu, zrobiłem się całe siny od razu. No i pamiętam, że mój tata wtedy podbiegł z tyłu i tak z całej siły zamach, jeb, taka łata w plecy, nie? I mnie nagle wyprostowało. Ta głowa mnie jakoś już wróciła. Nie wiem w ogóle, jak to tak fizycznie jest możliwe, że mi to coś zablokowało, ale wróciło mi. Złapałem oddech, ale no nie wiem, z 10-11 lat zacząłem płakać, bo mi tak plecy bolały. Bo mi ojciec tą łatę, tak wiesz, puch, plecy, no. No, to było mocne. Idziemy do mojego fizjo i zaraz obok mojego fizjo jest... nie pamiętam, jak to się nazywa, no ale no, sprzedają lody, tak? Nie wiem, jak się nazywa to miejsce, kurczę, Mleczna? Mleczna chyba. Kurde, nieraz tam zgrzeszyłem, nie? Nieraz tam odpuściłem dietę. Ale ja wyczytałem ogólnie, że lody nie są tak bardzo mocno kaloryczne. I gdzieś tam, jak sobie wliczałem później to nawet w makro, te lody, to szło to normalnie utrzymać w mojej kaloryce. Ty pod prądem. Trzymać. No. Patryczek ode mnie też z klubu, będzie miał walkę teraz niedługo. Znaczy już w sobotę, no. Tak jest. A ty Piotr, z którym... No, jeszcze tylko tutaj zareklamuję, bo z Piotrem współpracuję od, nie wiem, 2018 roku. No na pewno od początku swojej zawodowej kariery, jeszcze wcześniej na walkach semi-pro na pewno przychodziłem też, także no widzisz, gdzieś Piotrek też jeszcze wcześniej nie miał swojego takiego gabinetu, nie ten, teraz jak widzimy tutaj się rozrosło to do takich rozmiarów, a to dopiero początek. No, tak samo jak ja idę na samą górę, to Piotrek też, wiesz, cały czas jest progres. Dobra, tak. Czuję już bardzo duży głód, no chcę się pokazać, chcę dać to show, chcę wyjść i znowu błyszczeć, nie? Czuję, że to jest mój czas i kurczę, no nie chcę rzucać już, wiesz, za dużo słów na wiatr i tak dalej, ale chyba w takiej formie też jeszcze mnie nie widzieliście. Zaczynałem trenować, jak miałem tam 14-15 lat. Na początku z moim przyjacielem Dawidem Śpiewakiem zaczęliśmy po prostu gdzieś tam bić się na rękawice, zawsze lubiliśmy, no wiesz jak to, takie dzieciaki, lubiliśmy się gdzieś tam pobić ze sobą, posprawdzać. No i zaczęliśmy, mój tata ćwiczył w
w garażu. Miał taką, wiesz, no dosyć fajną siłownię zrobioną, tam drążek, ławeczka, jakieś ciężary. Także no gdzieś też jego śladami poszliśmy na tą, do tego garażu, na tą siłownię. No i tam bardzo długi okres czasu, ja tak naprawdę jeszcze pamiętam do walki o tytuł mistrzowski już na Armia Fight Night, jeszcze zawodowy tytuł mistrzowski, to jeszcze część przygotowań fizycznych robiłem jeszcze w tym garażu, nie? Bo to już naprawdę tam zrobiłem bardzo dużo treningów, z Dawidem zaczynaliśmy tam trenować, potem zaczęliśmy jeździć już tutaj na treningi do Radomia, bo chcieliśmy złapać jakieś takie miejsce, w którym będziemy mogli rozwinąć te swoje umiejętności walki. No i trafiliśmy do trenera Germana Anfinogenowa, tutaj do klubu RKT Radom, no i początki naprawdę były trudne, bo dojeżdżaliśmy pociągiem, nie było lekko, gdzieś jak byłem w gimnazjum jeszcze, no to gimnazjum było na innej wsi, musiałem autobusem wrócić z gimnazjum do siebie, od siebie szybko, albo ktoś mnie odwoził z domu, albo sprint na pociąg, godzina czy tam więcej jazdy pociągiem. Wyjście na trening, z treningu też powroty różne nieciekawe były, bo trzeba było czasami, wiesz, czasami autobusem, czasami z buta, czasami bez biletu wracać do siebie i później ten pociąg. No często, już później pamiętam, że jak byłem w technikum, to często mój dzień zaczynał się tak, że jak chciałem być, rzadko kiedy byłem w szkole od początku, ale jak chciałem być od początku w szkole, od pierwszych godzin, to musiałem wstawać gdzieś 5:30, a w domu byłem, kurczę, tak przed 24, nie? To byłem w domu, gdzieś już tak wróciłem tym pociągiem, to tak no już koło północy było. Ale no już później stwierdziłem, że stawiam 100% na sport i jak chodziłem do tej szkoły, to różnie. Raz byłem na 10, raz na 11. Kto ze mną chodził do szkoły, ten wie, że idealnie wykorzystywałem swoją możliwość 50% frekwencji na lekcjach, bo miałem to wyliczone, wszystko wycyrklowane i udało się wszystko zdać, ale no w szkole bywałem rzadko. Ty pie, co ty kurwa, co ty, nagraj go, a idzie już kurwa, jest, mamy go, złapany, gdzie moje piszczele, właśnie jest rozliczany z piszczeli, gdzie są piszczele? Porządek jest też. Gdzie są moje piszczele? O, psy jadą, zaraz cię zawijają. To nie, dobra, to Piotruś. O, jak się patrzy się. A to na kolanach? Miałeś też? To jest jakiś porwany, czyli nie mój. Mój jest czysty, nieporwany. To ty miałeś, ale miałem. A gdzie jest drugi? No to jest ten, już mój. Bo ja miałem jeden ochraniacz na kolano. No jeden miałem, poczekaj. A ty miałeś dwóch robiłeś dzisiaj, kurwa. No. I porwany jakiś. To nie jest twój. Dobra, bydlaku. Dobra, trzymaj się, siema. Ty. Dobra, na razie mi nie oddawaj, ja zobaczę w torbie, czy mam. Dobrze, że masz to i ci wystarczy. Daj. Ja p***or. Jeźdź do domu, człowieku. Co? Z nim jest tak, że Albert jeszcze na żaden trening nie przyszedł ze wszystkim, co jest potrzebne na ten trening, nie? Dzisiaj na sparingach pożyczyłem mu piszczeli. Zobaczcie, żeby nie było. Tego wcześniej nie było na tym piszczelu. Tego wcześniej nie było. Zniszczył i na moje powinien odkupić takie same, to nie są tanie rzeczy, to jest drogi sprzęt, a właśnie idziemy do atlety, tam kupiłem te piszczele, także chyba trzeba mu fakturkę wystawić. Niepoważny, to jest niepoważny zawodnik, on ma, a jeszcze bardziej niepoważny komentator, nie wiem co on tam robi, tak szczerze, nie no, świruje, zajebisty komentator, numer jeden. Siema, witam. Mordo, tu jest wszystko, teraz wiesz, teraz cenzura, nie? Siema. Ale tylko trzy fandziki i ja szybko, wiesz, siema, piona. D3 chciałem, Alfa GPC i cynk. Miałem takiego batonika zjadł teraz. Chętnie, ale już końcówka, to trzeba, wiesz. Tak, no. Alfa. Tetrujeczka dla konia, 10 tysięcy. No i czy co, jedną mam brać, czy? Wiesz, jedną, dwie sobie wiesz. No dobra. Dobra, to nie zawracam gitary. Trzymajcie się. Pozdrawiam, hej. MTV, Crips. Smrody na piszczelach. Fanty, wiesz, od dealera. Ej, mordo. Coś ten?
albo kiedyś, ojciec kupił skuter, nie? Więc 13 lat. Ojciec kupił skuter, no i ja jeździłem na tym skuterze, kurde, jak sobie przypomnę. Jeździłem na tym skuterze, pamiętam, wziąłem takiego mojego ziomala, pozdrawiam, Bartka Rotuskiego. I jeździliśmy i dosłownie przysięgam wam, bo on to może potwierdzić, był tam ze mną, także nigdy nie zakładałem kasku, bo to było takie, wiesz, że mamy 13 lat, no nie będziemy kasku zakładać na skuterze, jeździmy, wiesz, bez kasku, a fajnie, nie? Jeździliśmy po godzinnych wsiach. No i pamiętam, że jak wracaliśmy do domu, to wiadomo, że przed moim podwórkiem musiałem ten kask założyć na głowę, żeby było, że jeżdżę w kasku, nie? Bo mówię, żeby tata, mama zobaczyli, że no faktycznie w tym kasku jeżdżę, że jest bezpiecznie. Dodam, że nie miałem żadnych uprawnień na ten skuter, no ale wiadomo, jak to na takich mniejszych wsiach, wiesz. Policja nas tam nie łapała na tych skuterach ani nic, także no się jeździło. No i wracałem tym skuterem i przysięgam wam, że na ostatnim zakręcie przed domem założyłem kask. Jedziemy, no i była taka rozkopana ziemia. Gdzieś tam jadę. Wjechałem między tą rozkopaną ziemią, du. I nagle chciałem zahamować i pamiętam, że mam taki flashback, jak mój kumpel leci tak przez z tyłu, siedział za mną, tak przeleciał mi nad głową, a ja z tym skuterem spadłem i była siatka. I ryłem tak z 5-6 metrów głową, o siatkę, normalnie z iskry z tego kasku szły i kask był normalnie tak jak jest kask, on był ścięty od siatki, bo tak szorowałem głową po tej ścianie, że był normalnie ścięty do połowy kask o tą siatkę, a mój kumpel przeskoczył przez, wiesz, wybiło go i na jego pech nic tam, o kurde, spadaj, nic tam innego nie było, tylko akacja, nie, i się wpierdzielił w akację, nie, tak się pozierazały, no ale co, wstałem, posprzątałem się i najbardziej strach to kij z tym wszystkim, ale największy strach był do domu wrócić, nie? Z tym rozpieprzonym skuterem. To było traumatyczne, nie? Ale w końcu tam, wiesz, tata się bardziej cieszył, że nic mi się nie stało, nie dostałem takiego mocnego opierdzielu. Także tak pamiętam, że wtedy bardzo się tego bałem, ale finalnie to nie zabili mnie. To zazwyczaj jak wracam sobie po drugim treningu, to lubię sobie odpalić Ricka i Mortiego. No już teraz aktualnie mam trochę taki przestój w oglądaniu, bo no, znam wszystkie odcinki na pamięć. Czekam na nowy sezon, także zaraz przyłączę sobie na jakieś filmiki. Dzisiaj jest trening grapplingowy, więc pooglądamy jakichś zapaśników, parterowców, żeby się nastroić na trening. Oglądam wszystko. Zapasy, boks, MMA. Staram się czerpać wiedzę z każdej dziedziny tego pięknego sportu. Wydaje mi się, że takie analizy bardzo dużo wnoszą do naszej gry, bo pamiętam też kilka momentów z walk, gdzie gdzieś te analizowane moje sytuacje przez zawodników na najwyższym poziomie pomagały mi wyjść z jakichś trudnych sytuacji, gdzie nawet często tego nie przerabiałem na treningu, ale gdzieś ta pamięć moja z tego, co widziałem, potrafiła zareagować i wykonać daną akcję. Jak widzicie, wiele się u mnie zmieniło, nie tylko miejsce zamieszkania, ale no też chcę wam pokazać, jak dużo się nauczyłem przez ten okres, w którym mnie nie było. Chcę wam pokazać ten mój głód, który jest we mnie. Wiem, że to wszystko widać po mnie, widać te emocje, które ze sobą niosę i wiem, że zaprezentuje się doskonale. Oglądajcie, 19 sierpień, Nowy Sącz. Kolejny odcinek Kaszmarczyk Show. Mam jeszcze jedną taką historię. Jak bawiłem się, no nie wiem, miałem też tak z 9-10 lat, bawiłem się na balkonie u babci, pamiętam. No i pod tym balkonem były takie szyny, jak są na torach kolejowych, tylko że były odwrócone ostrymi częściami w górę, nie? No ja się bawię na tym balkonie, bawię, nagle mi się noga ześliznęła. I z całej petardy głową w tą szynę, nie? I znaczy tutaj mam rozcięcie, nie wiem czy to będzie, nie będzie widać, mam za długie teraz włosy, ogólnie zapuszczone, jestem dopiero w środę, mam fryzjera. Ale no miałem tak mocno rozciętą głowę, że pamiętam, znaczy jak przez mgłę to pamiętam, że byłem w białej koszulce i tata wyskoczył z garażu i zaczął mnie tam ratować i tak dalej. To jak przyszedłem do lustra, to z mojej białej bluzki nie było nawet skrawka białego, byłem cały we krwi, nie? Ale pamiętam, że nawet chyba wtedy bez szycia się obyło, tylko po prostu gdzieś tam babcia mi to zatamowała i przetrwałem. Także no jak widzicie, nie było łatwo wychować się na wsi, ale było, jest bardzo dużo fajnych, przyjemnych wspomnień z tym związanych.